Nazywam się Claudia K. Projekt, który tutaj oglądacie, nosi tytuł Bravo Girl. Jest to projekt opowiadający o tym, jak kształtuje się ego młodej kobiety, o tym, jak różne czynniki naokoło niej wpływają na jej osobowość, na to, co czuje. Projekt składa się z elementów malarskich, z grafik i z fragmentów pamiętnika, które oparłam też na swoich pamiętnikach. Natomiast na różnych etapach starałam się dążyć do idealnego piękna i to jest też takie nieosiągalne dążenie każdej młodej dziewczyny. I o tym jest ten projekt. Nazywam się Małgorzata Żurada, jestem z Warszawy. Postanowiłam wrócić do swojej przeszłości, ponieważ niedawno likwidowałam mieszkanie stare. I tak wyszło, że musiałam przejrzeć parę rzeczy, między innymi listy, które dostawałam od różnych osób na przestrzeni lat. No jest to takie nierzeczywiste, że jednak człowiek się tak zmienia, że zadaje sobie pytanie, czy ja dzisiaj to jestem ta sama ja, która, nie wiem, żyła 15 lat temu na przykład. Witam, jestem Błażej z projektu 2 w 3D. Proszę się przedstawić i powiedzieć coś o swojej twórczości. Docha Stankiewicz. No pomysł wziął się tak naprawdę, ja wiem, chyba z takiego znudzenia już tym, że tak naprawdę to my cały czas, nie wiem, biegamy do psychoanalityków, gdzieś tam palimy kadzidełka, wpatrujemy się w siebie i chciałam złapać dystans po prostu do tego i trochę się z tego, nie wiem, tak naprawdę ponabijać, pośmiać, no bo inaczej to po prostu można zwariować. Zaczęłam analizować po prostu relacje między mną tak naprawdę, ponieważ według mnie no właśnie najbardziej niebezpiecznym związkiem jest związek między nami samymi. Po prostu, między ja i ja, tak jak to kobiety, bo mężczyźni się nie analizują, bardzo rzadko. Na przykład mój kolega Marek Rogulski, zwany Rogulusem, on się właśnie analizuje świetnie. Natomiast generalnie faceci tak trudniej im to chodzi. Witam, jestem Ania Tomaszuk. Pomysłodawczynią projektu jest Gosia Stankiewicz. Zaprosiła dziewczyny z Hokus Pokus i mnie do realizacji projektu. Wydaje mi się, że każdy artysta czy twórca nigdy nie jest zadowolony do końca. Zawsze sobie trzeba powiedzieć stop, teraz jest okej. Wiadomo, że za rok, miesiąc, nawet za tydzień inaczej by się zrobiło ten sam projekt. Anna Zalewska, kurator wystawy. Wystawa zatytułowana Niebezpieczne związki, do której do udziału zostały zaproszone 6 artystek. Myślą przewodnią całej wystawy jest zagłębianie się w psychikę ludzką i poszukiwanie jakiegoś takiego prawdziwego ja w sobie. W tej wystawie dziewczyny sobie poszalały i gdzieś tutaj poruszamy się w takich bardzo bliskich mi tematach. Myślę, że ta wystawa też dużo daje zwiedzającym, ponieważ zaznacza, że gdzieś tam w tym pośpiechu takim codziennym nie zauważamy tych wszystkich czynników, które kształtują naszą świadomość, naszą osobowość, to kim jesteśmy tak naprawdę, że to nie tylko tak do końca zależy od nas. Witam Państwa w Gdańskiej Galerii Fotografii, która jest ważną częścią Muzeum Narodowego w Gdańsku, dzisiaj najważniejszą, bo Państwo tu jesteście. Przede wszystkim pozwolicie Państwo, że przywitam artystów, których dziś możemy podziwiać. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, witam na pierwszej polskiej prezentacji projektu Istot, który, myślę, wywoła na pewno emocje. Jan Brykczyński, Sputnik Fotos. To jest projekt w ogóle kolektywny, wspólny. Tutaj jest 5 fotografów, bierze w nim udział i 5 dziennikarzy. 5 fotografów z Polski, 5 dziennikarzy z Islandii. I projekt się nazywa Is Not. Generalnie chodzi o to, że jest to 5 różnych esejów fotograficznych o Islandii. Jesteśmy dziennikarzami z Polski, pojechaliśmy pierwszy raz w życiu na tą wyspę. Każdy z nas widział ją inaczej. I dlatego właśnie też ten tytuł Is Not, ponieważ każdy postrzegał subiektywnie to miejsce i tą rzeczywistość, którą akurat oglądał i właśnie nikt nie udawał, że się sili na coś obiektywnego, tylko właśnie podkreślaliśmy raczej w subiektywizm naszych wizji przy danych tematach. Dobrze, tak więc następnie chciałam się pana zapytać, czy jest jakaś szczególna cecha w mentalności Islandczyków albo w ogóle w jakiejś dziedzinie ich życia, która jakoś szczególnie pana zaintrygowała?
a jednocześnie jest jakby, tworzy taką spójność społeczności islandzkiej, ale jednocześnie odrębność w stosunku do ludności starego kontynentu, czyli pozostałej Europy, oprócz właśnie Islandii. Znaczy, wspólne jest to, że oni są bardzo uczynni, mili, otwarci i bardzo rzadko się zdarzało, że ktoś nam odmawiał, jeżdżąc, czy jakby nie chciał z nami rozmawiać. Oni są bardzo otwarci, nawet przychodząc do sklepu, robiąc zakupy gdzieś, gdzie kiedyś nigdy nie byli wcześniej. Oni zagadują sprzedawców, mają czas na to, nigdy nie śpieszy im się. No i to mi się wydaje, że jakby w Europie Zachodniej szczególnie jest mniej widoczne, bo jakby to tempo życia jest dużo, dużo szybsze. A skąd pomysł na współpracę z tamtejszymi pisarzami? No pomysł był prosty, bo jakby do fotografii widzieliśmy, że potrzebujemy tekstu, potrzebujemy też kogoś, kto by nam pomógł tam na miejscu się wdrożyć, że samemu byłoby dużo trudniej. I jakby i takim naturalną koleją rzeczy wymyśliliśmy, że fajnie nawiązać kontakt z pisarzami islandzkimi i to był to rozwiązuje dwie kwestie. Kwestię tekstu i kogoś, kto nas wprowadzi ten kraj. Dzień dobry, przed nami pani Marzena, organizatorka całego projektu. Skąd się w ogóle wziął pomysł? Dlaczego właśnie wybrała pani Islandię? No Islandia to jest taki magiczny kraj, do którego ja osobiście strasznie chciałam pojechać i wiele razy starałam się to zrobić i wiele razy tam byłam. I kiedy pojawiła się możliwość, żeby dostać dofinansowanie w ramach grantów norweskich, można było jechać do Norwegii, do Liechtensteinu albo do Islandii, więc zakochaliśmy się wszyscy w tej wyspie i pomyśleliśmy, że chcemy jechać właśnie tam. A co pani właśnie najbardziej się podobało w mentalności tych ludzi? Jakoś ona wpłynęła na panią? Tak, no to jest w ogóle niesamowite, bo wczoraj wróciliśmy właśnie z Reykjaviku i to jak bardzo ci ludzie są pomocni, jak niesamowicie oni z tą przyrodą jakoś współgrają i jak bardzo chcą sobie jakoś, nie wiem, wytworzyć jakiś taki specjalny klimat, jakiś taki spokojny, a jednocześnie jakiś taki pełen takiego fajnego fermentu, że człowiek chciałby tam zostać. Dobry wieczór Państwu! Witamy serdecznie w Gdańskiej Galerii Miejskiej na wernisażu wystawy Marcina Lasztaka, Fronty, której kuratorem jest Maria Sasin, której oddaję teraz głos. Proszę. Dobry wieczór, witam wszystkich. Wystawa Fronty Marcina Lasztaka jest to jego pierwsza indywidualna wystawa w Gdańsku. Jest to pewnego rodzaju abstrakcyjna wersja tych zdjęć. Mimo że są to różne techniki, te dwa cykle są bardzo spójne i jest widoczny taki magiczny, trochę senny, przydymiony klimat. Chciałabym jeszcze, żeby Marcin Laszczak powiedział dwa słowa. Cześć! Witam wszystkich, którzy przyszli, dzięki. I zapraszam do oglądania. To wszystko. Dzień dobry, nazywam się Maria Sasin, jestem kuratorką wystawy Fronty, której autorem jest Marcin Laszczak. Marcin Laszczak jest to młody artysta, który ukończył Gdańską ASP w 2004 roku w pracowni Mieta Olszewskiego. Wystawa prezentowana w Gdańskiej Galerii Miejskiej jest jego pierwszą indywidualną wystawą. Na ekspozycji składają się dwa cykle prac. Obydwa cykle przedstawiają mniej lub bardziej realistycznie architekturę miejską. Cześć, jestem Marcin Laszczak. Jest to moja pierwsza wystawa indywidualna. Taka wolna interpretacja. Mam to zdjęcie zawsze wyświetlone na laptopie, albo kilka, albo się zmieniają. I jeśli coś mnie zainteresuje, to maluję jakby na podstawie tego obraz. Jakbyś miał zachęcić ludzi, aby przyszli i oglądali twoje prace, co byś mi powiedział, co można zobaczyć w twoich pracach, co dostrzec? Jak zachęcić? No nie wiem, przyjdźcie zobaczyć super zdjęcia i super malarstwo, ale co można dostrzec? Nie wiem, może fragmenty miasta, w którym mieszkamy,
w ogóle polskich miast, tego wszystkiego, co tu się dzieje, blokowiska, jakieś stare szpitale, jakaś taka architektura, która już zanika, albo którą niszczą, albo którą remontują, na przykład malują na różowo, żeby było ładniej, a wcale nie jest ładniej. Nazwa jest rzeczywiście oryginalna, to wiąże się z pewnym takim lękiem z dzieciństwa przed znalezieniem w sypie w bloku, przed znalezieniem tam trupa i takim miejscem pełnym lęku. Lekcje biologii w podstawówce mnie zainspirowały i takie szkolne filmy biologiczne, które oglądaliśmy w latach 70. 80. na kasetach VHS, na lekcjach biologii. I kiedyś nauczycielka biologii powiedziała, generalnie w szkole muzycznej wszyscy się śmiali z muzyki, która tam, takiej muzyki bardzo atonalnej, muzyki współczesnej, no dosyć niestrawnej dla ucha, jakby niewyrobionego ucha, dla ucha niewyrobionego słuchacza. Wszyscy się z niej śmialiśmy, była dla nas zabawna. Zacząłem wnikać w te filmy, jak wydobyłem je z jakichś archiwów szkolnych, to okazało się, że ta muzyka jest genialna tak naprawdę, że jest świetna i chyba nie da się napisać lepszej, ale i tak postarałem się jakby zrobić swoją taką wizję, swoją interpretację tej muzyki do biologicznych filmów, cały czas mając właśnie przed oczami tego nieszczęsnego pantofelka z podstawówki i to mnie gdzieś tam poruszyło i zainspirowało.